mamy rzekę. Możemy zrobić dużo rzek. Kajtusiu, Leosiu, kończcie zabawę. Leosiu, rodzice już po ciebie przyjechali. Ale my się bawimy. Robimy rzeki. Wiem, ale już musimy zbierać się do babci. Ale ja chcę zostać i bawić się z Leosiem. Przykro mi, Kajtusiu. Naprawdę musimy już wychodzić. Ja pójdę z Różą na kontrolę do lekarza, a wtedy ty odwiedzisz babcię. Kajtuś był bardzo zawiedziony, że nie może dalej bawić się na podwórku z Leosiem. Cześć, Kajtusiu. Cześć, babciu. Kajtuś wciąż miał ochotę bawić się z Leosiem. Chcesz wyjść i bawić się na podwórku? Coś cię dzisiaj smuci? Chciałem zostać w domu z Leosiem. Lubisz bawić się z Leosiem, prawda? To mój przyjaciel. Aha, a czy jest jeszcze coś, na co masz ochotę? Już wiem. Wczoraj wypożyczyłam nową książkę z biblioteki. Może poczytamy ją sobie razem? Dobrze. Początkowo książka wcale nie ciekawiła Kajtusia. Nie była taka zajmująca jak zabawa z Leosiem na podwórku. Po chwili jednak książka go wciągnęła. Kajtuś i babcia czytali historię o festiwalu klaunów. Książka tak zainteresowała Kajtusia, że całkiem zapomniał o zabawie z Leosiem. Lubię tę książkę o klaunach, babciu. Naprawdę? Może urządzimy dziś przyjęcie dla klaunów u nas? Ale skąd weźmiemy klaunów? Sami zrobimy kukiełki klauny. Kajtuś uwielbiał robić różne rzeczy z babcią. Hallo, babciu! Najpierw przykleili do torby pomarańczową włóczkę jako włosy klauna. Kajtusiowi przyszły do głowy różne inne pomysły. Tego klauna pomaluję zaraz w zielone kropki, a innych pomaluję w czerwone kropki. Kiedy Kajtuś malował klauny, babcia przygotowywała teatrzyk dla kukiełek. Wycinała go nożyczkami z wielkiego kartonu. Niezła zabawa! Możemy też zrobić sobie psa klauna. Cześć, babciu! To ja! Jestem klaun Pucułek! Hau, 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 hau! Babciu, Kajtusiu, już jesteśmy! Cześć! Mam na imię Pucułek i nie mogę znaleźć swojego psa! Hau, 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 hau! Czy ktoś widział mojego psa? Piesku, wracaj! Piesku, wracaj! Piesek! To było świetne! Brawo! Tak! Pis! Jutro możesz cały dzień bawić się z Leosiem. Ha, ha! Będziemy się bawić klaunami! La, la, bum, bum, la, 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 bum, Kajtuś dobrze się bawił, grając na bębenku i robiąc mnóstwo hałasu. Kajtusiu, mógłbyś bawić się trochę ciszej? Kajtuś robił tak dużo hałasu, że nie słyszał, jak mama prosi go o spokój. Kajtusiu, chodź tu do mnie. Cześć, mamo. Gram na bębenku. Tak, słyszałam, jak grasz. Ja teraz czytam i proszę cię o chwilę spokoju, dobrze? A co czytasz? Bardzo dobrą książkę. Kajtuś uwielbiał, kiedy mama mu czytała. Poczytasz mi też? No, to jest książka dla dorosłych, więc dla ciebie nie będzie zbyt interesująca. Ale jestem na ostatniej stronie, za chwilę ją skończę i wtedy poczytamy sobie jakąś twoją książkę, dobrze? Kajtuś nie miał ochoty zaglądać do swoich książek. Chciał, żeby mama przeczytała mu nową historię. Skończyłaś już czytać? Zaraz, już skończyłam. Wybrałeś już książkę dla nas? Ja chcę nową książkę. Znam takie miejsce, gdzie znajdziemy całe mnóstwo nowych historii. W bibliotece. Pójdziemy tam, mamo? Oczywiście, dzisiaj muszę oddać tę książkę, dlatego chciałam ją dokończyć. Kajtuś był szczęśliwy, że razem z mamą idzie do biblioteki. Prędzej, mamo, ja też chcę dostać nową książkę. Cii.
Synku, w bibliotece trzeba zachowywać się cicho. Kajtuś był już kiedyś w bibliotece, ale zapomniał, że w tym miejscu trzeba być cichutko. Dużo ludzi przychodzi tutaj, żeby czytać i pracować. Nie hałasujemy, żeby im nie przeszkadzać. Dobrze. Mogę dostać książkę? Kajtuś wiedział, że książki z obrazkami znajdują się na innym piętrze biblioteki i chciał iść tam jak najprędzej. Ja wiem, gdzie są książki z obrazkami. Prowadź nas zatem. Widzę, że dobrze wiesz, dokąd trzeba iść. Kajtuś uwielbiał oglądać kolorowe książeczki. Było ich tak dużo, że nie mógł się zdecydować, którą chciałby pożyczyć. Cześć, Kajtusiu. Jaka miła niespodzianka. Patrz, Kajtusiu, to mama Klementyny. Nie wiedziałam, że tu pracujesz. Przychodzę raz w miesiącu czytać dzieciom. Właśnie za chwilę zaczynamy. Posłuchasz historii z innymi dziećmi? Mogę, mamo? Oczywiście, że tak. A ja pójdę poszukać książki dla siebie. Potem wrócę, dobrze? Pomożesz mi wybrać historię do przeczytania? Możemy przeczytać tę? Baxter, nieśmiały miś. To znakomity wybór. Mama Klementyny najpierw przeczytała historię o nieśmiałym misiu Baxterze, potem inną bajkę, a na koniec jeszcze inną. Kajtuś wszystkie bajki usłyszał po raz pierwszy i uważał, że są wspaniałe. I koniec. Podobały wam się te historie? Tak! Widzę, że czytanki ci się spodobały. Baxter jest bardzo śmieszny, mamo. Opowiesz mi o tym misiu, jak będziemy wracać. Ja nie chcę wracać. Chcę tu zostać i oglądać książki. Chcesz wypożyczyć te książki do domu, Kajtusiu? Kiedy przyniesiesz je z powrotem, wybierzesz kolejną bajkę do czytania. Dobrze? Dobrze. Dbaj o te książki, żeby inne dzieci mogły je przeczytać po tobie. Tato, patrz! Mam nowe książki. Masz też swoją kartę biblioteczną. Mama Klementyny czytała nam bajki. Przeczytała też historię o nieśmiałym misiu Baxterze. Widzę, że miło spędziłeś czas. Przeczytasz mi te książki? Oczywiście. Przez kilka dni Kajtuś na okrągu czytał nowe książki z mamą i z tatą i z Różą też. Czytał je często i zapomniał, że książki zostały wypożyczone, aż przyszedł czas, żeby zwrócić się do biblioteki. Chodź, Kajtusiu, idziemy do biblioteki. Dobrze, mamo. Nie zapomnij zabrać pożyczonych książek. Kajtuś przez przypadek porysował jedną z książek wypożyczonych z biblioteki. O, nie! Nie chciał tego zrobić i teraz bał się ją zwrócić. Spotkamy się zaraz po czytance, Kajtusiu. Dobrze, mamo. Cześć, Kajtusiu. Cieszę się, że znów cię widzę. Przyszedłeś oddać wypożyczone książki? Kajtuś martwił się, że mama Klementyny zobaczy książkę porysowaną przez niego kredką i będzie zła. Mogę je zatrzymać? Nie masz ochoty wypożyczyć nowych książek? Powiem ci coś. Jak oddasz bajki o misiu, możesz pożyczyć książkę o 10 małych świnkach. Dzisiaj będę ją czytać dzieciom. To twój rysunek, Kajtusiu? Przepraszam, ja nie chciałem. Nie płacz, nic się nie stało. Pani nie jest na mnie zła? Nie, te książki są bardzo wytrzymałe. Można je czyścić, patrz. To stało się przez przypadek, prawda? Wszystko zniknęło. Bardzo ładnie rysujesz kredkami. Może narysujesz obrazek, który powiesimy tutaj na ścianie? To ja może narysuję misia Baxtera. Mamo, czytaliśmy historię o 10 małych świnkach. Musiała być bardzo zabawna. Mama Klementyny powiesiła mój rysunek na ścianie. To wspaniale, Kajtusiu. Zanieśmy teraz książki, które chcemy wypożyczyć. Ja sam to zrobię.
Kajtuś był szczęśliwy, że znów dostał nową książkę. Tym razem na pewno będzie bardziej na nią uważał. Do widzenia, Kajtusiu. Przyjdź znowu. Do widzenia. Jadę na ważne spotkanie w pracy. I wrócę do domu bardzo późno. Pomożesz tacie, kiedy mnie nie będzie, Kajtusiu? Tak, mamo. Nie, tato. Co robię źle? Mama nigdy nie daje róży sera do makaronu, bo ona tego nie lubi. Ciociek! Tato, mama zawsze dolewa trochę wody do soku jabłkowego róży. Ups, zapomniałem. Masz rację, Kajtusiu. Co ja bym zrobił bez twojej pomocy? A co z Gabciem? Jak się postępuje z kotem? Upewnij się, że ma świeżą wodę i chrupki. 8, 9, 10! Chowaj się, Różo, już cię szukam! Znalazłem cię! Kajtuś pamiętał, że jak się uderzył, mama zawsze całowała jego kuku, aż o nim zapomniał. Zaraz przestanie cię boleć. Ja jestem tatą, a ty jesteś dzidzią, Różo. Kajtusiowi bardzo się spodobała zabawa w dom z Różą, ale Róża była coraz bardziej zmęczona. Ktoś jest gotów na drzemkę. Kajtuś nudził się i chciał się bawić z Różą, ale wiedział, że kiedy siostra śpi, nie wolno mu hałasować. Kajtusiu, obudziłeś Różę umyślnie? Idź bawić się do swojego pokoju, póki nie zawołam cię na kolację, dobrze? Różo, jeśli chcesz dostać deser, musisz zjeść wszystko z talerza. Patrz, Kajtuś zjadł wszystko. Popatrz, Różo, to jest samolot. Otwórz buzię szeroko. Wrum! Ciekawe, co mama robi, żeby Róża tak nie chlapała. Ja wiem. Jesteś zmęczona, córeczko. Musisz iść spać. Tato, zapomniałeś przeczytać nam bajkę. No, a może to ty przeczytasz nam dziś bajeczkę? Dobrze. Bardzo dawno temu, za siedmioma górami... Kajtuś? Róża? Co wy robicie tak późno? Cii, tata zasnął. Ma wspaniałe uderzenie. Ale pierwszej bazy nie zaliczył. Tato, co to jest baza? To jest to, do czego biegnie pałkarz po odbiciu piłki, ponieważ chce zaliczyć jak najwięcej baz, zanim ktoś złapie jego piłkę. Kajtuś nie całkiem zrozumiał, co powiedział mu tata. Hurra! Zdobył koniec wszystkie bazy! Części. To był wspaniały mecz! Tak! Ja też chcę grać w baseball! Tu są rękawiczki. Dzięki, synku, ale to jest rękawica do baseballu. Te rękawice dał mi dziadek, gdy byłem mały, a teraz ja daję ją tobie. Ojej, dzięki, tato. Rzucę ci piłkę, żebyś wypróbował rękawice. Ups! O, nie! Dlatego mama powtarza, żeby nie rzucać piłką w domu. No tak, masz rację, Kajtusiu. Kajtuś był już gotów do nauki gry w baseball. No dobrze. Pierwszą rzeczą, jakiej trzeba się nauczyć, jest łapanie piłki. Dobrze.
Dobry chwyt, synu. Teraz twoja kolej. Rzucanie i łapanie piłki nie było tak łatwe, na jakie wyglądało. Wszystko dobrze. Następnym razem próbuj łapać dwoma rękami. Tak robią początkujący. Czy ktoś to zgubił? Dzień dobry. Ja gram w bejsbol, proszę pana. Bejsbol, moja ulubiona gra. Kiedy byłem dzieckiem, całkiem nieźle grałem. Łap piłkę, Kajtusiu. Tato, ta rękawica jest chyba zepsuta. Żeby nauczyć się łapać piłkę, trzeba ćwiczyć. Daj, pokażę ci, jak się trzyma rękawice. Nie! Kajtusiowi zdawało się, że wszyscy umieją grać w bejsbol. Tylko on nie umiał. Wiesz, kiedy zaczynałem grać, też wcale nie umiałem rzucać i łapać. Tak, to prawda. Jak twój tata zaczął się tego uczyć, rozbił kilka szyb w naszym domu. Ale szybko nabrał wprawy i bardzo polubił bejsbol. Naprawdę? Jasne. Teraz łap. Nie znoszę bejsbolu. Może zrobimy krótką przerwę i przejdziemy się do parku? Ojej! Rzuć mi piłkę! Śmiało, spróbuj. Dobry rzut, Kajtusiu! Kajtuś był szczęśliwy, że rzut mu się udał. Poranne ćwiczenia na coś się przydały. My ćwiczymy w parku codziennie. Jak też będziesz ćwiczył, to może już niedługo z nami zagrasz. Tato, pokażesz mi, jak się trzyma rękawice? Trzeba trochę czasu, żeby przywyknąć do łapania piłki w rękawicy. Spróbuj tak zrobić kilka razy. Jak poćwiczysz, to będziesz mógł łapać piłkę prawie za każdym razem. Łapanie piłki wciąż nie było łatwe. Ale teraz Kajtuś dobrze się bawi. Oddaj mi piłkę, Gabciu! Łap, Gabciu! Oj, przepraszam, tato. Nic nie szkodzi. Teraz łap. Złapałem, złapałem! Umiem grać w bejsbol. Teraz musisz nauczyć się uderzać piłkę. Kajtuś zdziwił się, że musi się jeszcze czegoś uczyć. Zaczekaj, Kajtusiu, pokażę ci coś. Jeśli będziesz trzymał kij w ten sposób, wtedy mocno uderzysz. Dobrze jest stanąć tak. A teraz skoncentruj się na piłce. Kajtuś chciał po prostu uderzyć piłkę. Kiedy mogę uderzyć, tato? Teraz. Udało się, udało! Biegnij do pierwszej bazy, Kajtusiu, biegnij! A w drugą stronę! Biegnij, Kajtusiu! Hurra! Lubię uderzać. Ja też lubię. Saro, odbij piłkę pierwsza. Kajtuś nie mógł uwierzyć, jak daleko Sara odbiła piłkę. Tak zrobić. Ani tak. Jeszcze nie, ale jeśli będziesz ćwiczył, nauczysz się tego. Ale ja chcę grać już teraz. Dobrze, chodźmy. Oh.
Biegnij do pierwszej bazy, Kajtusiu, biegnij! Zdobyłeś punkt! Bardzo lubię baseball, tatusiu. Ja też lubię. Jaki ojciec, taki syn. Czy już jest? Jest już? Powinna. Możesz wyjść przed dom i sprawdzić. Dobrze. Każdego sobotniego ranka Kajtuś i tata przeglądali gazetę. Kajtuś lubił oglądać komiks i wymyślać sobie własne historie. O nie! Mamo! Tato, pomocy! Co się stało, Kajtusiu? Gazeta fruwa. Szybko, złapmy ją, zanim wiatr ją porwie. Złapałem! Brawo, Kajtusiu. Patrz, kolejna. Hej, tam jest mój komiks. Nie, gabciu! Tato, patrz, co gabcio zrobił. Wiesz co, trochę taśmy klejącej i nie będzie śladu. Idź z tatą po taśmę, a Róża i ja pozbieramy resztę stron z gazety. Dobrze. Przyniosę taśmę. Kajtuś poczuł ulgę, że podarty komiks można naprawić. Sam chciał go skleić. Widzisz? Tak się przykleja taśmę. Proszę, dokończ to sam. Dobrze. Już. Spróbuj jeszcze raz. Skleiłem. Gotów na sobotnie ranne czytanie? Tak. O, nie. Tato, patrz, co on zrobił. Teraz nie widzę obrazków. Powiesimy gazetę na sznurku do wyschnięcia. Tak jak pranie? Dobrze. Potem Kajtuś z tatą wyszli sprawdzić, czy komiks już wysechł. Już. Suchy jak pieprz. Znów mogę oglądać obrazki. Lepiej pilnuj komiksu. Gabcia do nas idzie. Nie, gabciu, nie zbliżaj się. Historyjka jest taka śmieszna? Tu jest śmieszny kot. Podobny do gabcia? Ktoś chyba ma ochotę na drzemkę. Gabcio też polubił komiksy. Kajtuś był szczęśliwy, że mógł oglądać swój komiks. I już nie był zły na gabcia. Jeżdża laweta! Różo, to jest moje! No dobrze, weź to. Kajtuś nie chciał, żeby siostra bawiła się jego zabawkami, ale wiedział, że nie powinien sprawiać jej przykrości. Daj mąkę, jajka, mleko, cukier i mieszaj wszystko razem. Daj mąkę, jajka, mleko, cukier i mieszaj wszystko razem. Tato!
cześć, Kajtusiu. Tato, Róża zabiera moje zabawki. Cóż, jest młodsza od ciebie, więc jeszcze tego nie rozumie. Może podzielisz się z nią? O! Kajtusia denerwowało, że zawsze musi się dzielić z młodszą siostrą. Może pobawisz się z Różą, a potem przyjdziesz do kuchni po specjalną niespodziankę, którą szykuję? Niespodziankę? Zdziwisz się. Popatrz. Mistrz w akcji. Ups! Mam ci pomóc? Nie, dzięki. To będzie niespodzianka. Mnie już zaskoczyłeś. Na pewno znasz grę, w którą możesz pobawić się z siostrą. Kajtuś był zły, że tata go nie słucha. Przecież w ogóle nie chciał bawić się ze swoją siostrą. O co chodzi, Kajtusiu? Tata mówi, że muszę się bawić z Różą. No, przecież to lubisz, nie? Ale ja nie chcę. To twoja młodsza siostra, Kajtusiu. Byłoby miło, jakbyś się z nią pobawił. Proszę. Kajtuś uważał, że to niesprawiedliwe. Nikt nie rozumiał, że miał ochotę bawić się całkiem sam. Padł na pomysł. Znajdzie jakieś zajęcie dla Róży, a wtedy ona zostawi go w spokoju. Kajtusiu! Robię dla ciebie domek, Różyczko. Jej! Możesz się w nim bawić. Gotowe, Różyczko. Chodź bawić się w domku. Róża? Chowasz się tu? A, bawisz się ze mną w chowanego. Gabciu! Gabciu, gdzie jest Róża? Tutaj jej nie ma. Kajtuś myślał, że Róża bawi się z nim w chowanego. Zaczął jej wszędzie szukać. Daj mąkę, jajka, mleko, cukier i mieszaj wszystko razem. Daj mąkę, jajka, mleko, cukier i mieszaj wszystko razem. Wymyśliłeś zabawę dla siebie i Róży? Bawimy się w chowanego. Podpowiem ci coś. Była tutaj, ale przed chwilą poszła tam. Mamo, widziałaś Różę? Różo! Była tutaj, ale poszła tam. Kajtuś lubił bawić się w chowanego, lecz Róża pierwszy raz schowała się tak dobrze i ta zabawa zaczynała już trochę męczyć Kajtusia. Tato, sprawdziłem wszędzie, ale nie mogę znaleźć Róży. Wszędzie, wszędzie? Aha. Wciąż szukasz Róży? Tak. Naprawdę dobrze się schowała, co? Poszukajmy jej razem. Zaglądałeś tam? Mam cię, Różo! Lecz Róży tam nie było. Kajtuś jednak świetnie bawił się, szukając siostry razem z mamą i tatą. Różo! Pokaż się! Pokaż, gdzie jesteś! Różo, gdzie jesteś? Różo, gdzie jesteś? Widzicie? Zrobiłem domek specjalnie dla niej. Różo! Róża chyba lubi domek, który dla niej zrobiłeś. Czy ja też mogę się bawić w domku? Może powinniście dalej bawić się w chowanego. Teraz ja się chowam? Twojej siostrze nie będzie łatwo cię znaleźć. Pójdziemy się schować na dole, a wy nas znajdziecie, dobrze? O nie! Prawie zapomniałem o mojej niespodziance. Chodźcie, dzieci, zobaczymy niespodziankę taty, a potem dokończymy grę.
Gotowi na niespodziankę? Zrobiłeś pierniczki. Pycha! Jej! Teraz musicie się schować. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Kajtuś wymyślił grę, w którą mógł bawić się razem z Różą. Ale jeszcze lepiej było bawić się razem z mamą i tatą. Kajtuś wybrał się do parku na piknik z mamą i Różą. Cieszył się, że będzie mógł wypróbować swój latawiec. Aha, to jest chyba dobre miejsce. Może rozłożymy się tutaj na piknik? Dobrze! Ja będę się bawił moim latawcem. Dobrze, ale nie za długo. Zaraz będziemy jeść. Dlaczego on nie chce latać, mamo? Najpierw sprawdź, czy sznurek jest odpowiednio długi. Teraz powinno być dobrze. Zrób kilka kroków do tyłu. Puść go, mamo! O! Może podbiegnij troszkę. Gotowy? Do biegu? Start! O nie! Kajtuś był rozczarowany, że latawiec nie lata. Ten latawiec jest zepsuty. Wszystko z nim w porządku. Teraz po prostu nie ma wiatru. A latawiec może fruwać tylko z wiatrem. Ale ja chcę go opuszczać teraz! Jeśli trochę poczekamy, może powieje silniejszy wiatr. Kto chce kanapkę? Ach. Kajtuś nudził się. Chciałbym, żeby powiał wiatr. Żeby wiedzieć, czy wiatr będzie wiał, trzeba patrzeć na chmury. Widzisz, stoją w miejscu. Mamo, patrz! Tam na niebie jest dinozaur. Ryczy! O nie! On nas chce złapać! Patrz tam dalej. Ta chmura wygląda jak miseczka pełna lodów. Zaraz zjem trochę lodów. Patrz! Kajtuś tak dobrze bawił się patrząc na chmury, że całkiem zapomniał o latawcu. Tam jest wielkie drzewo. Patrz! A tam jedzie pociąg. Ciuch, ciuch! Złap go, Różyczko! Ciu, ciu! Mamo, mnie też pobujaj! Zaraz dotknę nieba! Ho, ho! Te chmury wyglądają jak bąbelki piany w kąpieli. Chyba zerwał się wiatr. Popatrz na niebo. Chmury zaczęły pędzić. Pa, chmury! Pa, pa. Kajtusiu, to chyba jest dobra chwila, by puścić... Latawiec! Gdzie on się podział? Hej, wracaj! Mam cię! Patrz, mamo! Mamo! Pozwólmy, niech latawiec sam wzbije się do lotu. Jak będziemy cierpliwi, na pewno się uda. Gotów? Patrz, on lata! Chcę, żeby dotknął chmur! Cześć, mały ptaszku! Kajtuś był uradowany. Widział kardynała już wcześniej, ale tego ranka zobaczył coś naprawdę wyjątkowego. Ptasie gniazdo! A w nim jajko! Mamo, tato! Znalazłem ptasie gniazdo! Naprawdę? Chodź i zobacz! Za chwilę, synku. Teraz mamy coś ważnego do zrobienia. To wiosenne porządki. Sprzątamy dom od dachu po piwnicy. Mogę pomóc? Kajtuś chciał pomóc mamie i tacie, więc od razu wziął się do pracy razem z nimi. O? Cześć, Kajtusiu. Przyszedłem zająć się tobą i Różą. Może pójdziemy bawić się na dwór? Za chwilę, dziadku. Teraz mam bardzo ważną rzecz do zrobienia. Dobrze, synku.
Możesz iść ze mną i pomóc mi czyścić okna, a mama zajmie się sprzątaniem kuchni. Dobrze! Patrz, Kajtusiu, kardynał. To jest gniazdo, które widziałeś? A w gnieździe jest jajko. Naprawdę? W takim razie musimy mieć na nie oko. Dobrze, tato. Chciałbyś umyć to okno, Kajtusiu? To dla ciebie dobra wysokość. Dam sobie radę, tato. Najpierw trzeba solidnie namoczyć gąbkę w wodzie. Dobrze. Teraz umyj okno gąbką, a potem włóż gąbkę z powrotem do wody. Kajtuś chciał się dobrze spisać. Nie spieszył się i mył okno tak, jak powiedział mu tata. Tak dobrze, tato? Właśnie tak. Teraz osuszymy okno papierowym ręcznikiem. Już zrobione. Zapamiętasz to wszystko? Tak. Mam ci pomóc przy następnym oknie? Nie, zrobię to sam. Myję szyby w oknach, Gabciu. Hej, a gdzie jest gąbka? Tutaj jest. Kajtuś starał się zapamiętać wszystko, co tata powiedział mu o myciu okien. Gabciu! Jesteś cały mokry. Kajtuś uznał, że Gabcio wygląda żałośnie. Chciał go osuszyć, ale Gabcio nie miał na to ochoty. Gabcio! Gabciu, zrobiłeś bałagan. Kajtuś nie miał czasu zajmować się kardynałem. Teraz musiał wykonać ważną pracę. Posprzątać bałagan zrobiony przez Gabcia. Cześć, tato! Patrz na mnie! Ja grabię! Myślałem, że myjesz okna, Kajtusiu. Myłem, a teraz grabię. Sądzę, że zasłużyłeś na porcję soku. Zgoda. Mamo! Kajtuś pomógł już tacie. Teraz musiał pomóc mamie. Kajtusiu! Patrz, mamo, myję podłogę. Cześć, tato! Kajtuś chce znów pomagać na podwórku. Świetnie. Wiesz, co się stało z papierowymi ręcznikami? Gabcio wylał na siebie wodę z wiadra, ale nie mogłem go znaleźć, więc zgrabiłem liście i zmyłem podłogę. Chcę być waszym pomocnikiem. To miło, że chcesz nam pomagać, ale musisz kończyć to, co zacząłeś. A może Kajtuś powinien mieć własny obowiązek? Kajtusiowi spodobał się pomysł, żeby mieć własny obowiązek, ale nurtowało go jedno pytanie. Co to obowiązek? Mama i tata wytłumaczyli mu, że obowiązek to praca, którą trzeba zrobić w domu, by zachować porządek. I właśnie tak się ścieli łóżko. Ścielenie własnego łóżka będzie twoim obowiązkiem. Mogę spróbować teraz? Oczywiście, że tak. Ja ci pomogę. Nie, mamo. Ja chcę to zrobić. Słanie łóżka było obowiązkiem Kajtusia i chciał to zrobić całkiem sam. Dobrze, synku. Idziemy, a ty wykonaj swój obowiązek. O, przepraszamy. Róża i ja bawimy się w chowanego. Chcesz do nas dołączyć? Nie, dzięki, dziadku. Spełniam swój obowiązek. O, ach tak. Będę pilnował, żeby Róża już ci więcej nie przeszkadzała. Masz do wykonania ważną pracę.
Kasio! Teraz muszę jeszcze raz spełnić obowiązek. Kajtusia rozpierała duma, że tak dobrze spełnił swój obowiązek. No, Kajtusiu, przyłożyłeś się do pracy. Wyszło ci świetnie. O! No proszę, coś takiego. Piskle kardynała. Musi posprzątać swoje gniazdo. Jego mama i tata pomogą mu w sprzątaniu. Ale niedługo podrośnie i będzie sam spełniał swoje obowiązki. Tak jak ja! Mamo, tu jest Sara! Ui! Popatrz, Kajtusiu, jak wysoko się bujam! Saro, patrz na mnie! Podaj mi łopatkę. Saro, co ty robisz? Widzisz? Dlaczego twój ząb się rusza? Wypadają mi zęby mleczne, bo jestem już dużą dziewczynką. Włożę ten ząb pod poduszkę. W nocy przyjdzie zębowa wróżka i zostawi mi prezent. Kajtuś nigdy wcześniej nie słyszał o zębowej wróżce. To specjalna wróżka, która przychodzi, kiedy śpisz. Sprawdza, czy pod twoją poduszką leży ząb, a jak go znajdzie, zostawia prezent, a czasami nawet pieniądze. Kajtuś też chciał włożyć ząb pod poduszkę dla zębowej wróżki. Proszę, to twój sok, Różo. Jak to zjesz, Kajtusiu, pójdziemy na podwórko bawić się, póki mama i tata nie wrócą do domu. Wyglądasz, jakby wypadł ci ząb. Naprawdę? Mnie też kiedyś wypadł ząb. Ten ząb jest sztuczny. Co wieczór go wyjmuję. Wkładasz go pod poduszkę dla zębowej wróżki? No nie. Nie chcę, żeby zębowa wróżka zabrała mi ten ząb. Cześć, już jesteśmy. Mamo, tato, chcę dostać prezent od zębowej wróżki, tak jak Sara. Poczekaj, aż wypadnie ci jakiś ząb. Dopiero wtedy zębowa wróżka do ciebie przyjdzie. Mogę włożyć ząb dziadka pod poduszkę? Ale ten ząb jest mi potrzebny. Poza tym wróżka od razu się domyśli, że to mój. Kajtuś zniechęcił się. Naprawdę chciał, żeby zębowa wróżka do niego przyszła. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się poluzować jakiś ząb, żeby wypadł. Hej, ten się rusza! Mamo, tato, patrzcie, ząb mi się rusza! O, wszystko z nim jest w porządku. Wcale się nie rusza. Cześć, Kajtusiu. Patrz, przez pomyłkę wzięłam twoją łopatkę. Ła, Saro, nie masz już zęba. Aha, pa! O. Kajtuś martwił się, że zębowa wróżka nie przyjdzie do niego. Chyba, że... Hej, ten kamyk wygląda jak ząb. Kajtuś miał nadzieję, że zębowa wróżka weźmie kamyk za ząb i zostawi mu prezent. Dobranoc, Kajtusiu. Czy umyłeś zęby? Dziś przyjdzie do mnie zębowa wróżka. Nie sądzę, żebyś oszukał zębową wróżkę. Ale zostaw ten kamyk. Może przyjdzie do ciebie, kiedy będziesz spał. Może i przyjdzie do ciebie, ale nie licz zbytnio na prezent. Dobrze. Zjeść ciastko. Ciastek nie je się na śniadanie. Dobrze. Kajtuś chciał być taki duży, żeby sięgnąć po ciastka. Teraz sam nie mógł ich dosięgnąć. Kajtuś, chodź, szykujemy się do parku. Tam jest Andrzejek. Kajtuś już od dawna nie widział swojego przyjaciela. Cześć, Kajtusiu. Chodź się bawić. Kaj,
Kajtuś chciał robić to samo, co robił Andrzejek. Wow! Nowy! Mój stary rower był za mały. Chcesz spróbować? No, dobrze. Jesteś jeszcze za mały, Kajtusiu. Kajtuś chciał być taki duży, żeby jeździć rowerem Andrzejka. Cześć, Kajtusiu. Dobrze się bawiłeś w parku? Chcę być jak Andrzejek. Jak to? Jest ode mnie większy. Jeździ na wielkim rowerze. Ale Andrzejek jest trochę starszy od ciebie. Poza tym ty też urosłeś. Naprawdę? Sprawdźmy to. No, jesteś o centymetr wyższy niż ostatnim razem. Centymetr? A ile to jest? To jest całkiem dużo, Kajtusiu. Kajtuś był szczęśliwy, że już trochę urósł. Luza teraz! Ciebie też zmierzymy. O, ty też urosłaś. Patrz, sięgałaś głową tutaj, a dzisiaj tutaj. A tu sięga Kajtuś. Duża! Kajtuś był dumny, że jest starszym bratem Róży. Jeśli dalej będziesz rósł tak szybko, już niedługo dościgniesz Andrzejka. Kajtuś od razu chciał być tak duży jak Andrzejek. Co zrobić, żeby rosnąć szybciej? Jak chcesz być duży i silny, musisz dużo jeść i wysypiać się. Tego wieczora Kajtuś zjadł dużo więcej niż zwykle. Chcesz dokładkę? Myślałam, że nie lubisz pieczeni. Będę jadł dużo, bo chcę duży urosnąć. Czas na deser, Kajtusiu. Możesz zjeść ciastko, które chciałeś rano. Mam pełen brzuch. Wiesz co? Jedzenie ułoży ci się w brzuchu, jak pomożesz mi zmywać naczynia. Rury chyba znowu się zapchały. Zajmę się tym rano. Kajtuś chciał jak najwcześniej i spać, żeby szybko urosnąć. Już przebrałeś się w piżamę? Jeszcze nie musisz kłaść się spać. Chcę się dobrze wyspać. Patrz, Kajtusiu, znalazłam twoje stare zdjęcie. Wtedy byłeś jeszcze mniejszy. Byłem malutki. To prawda, Kajtusiu. Teraz jesteś dużym chłopcem. Tej nocy Kajtusiowi się śniło, że jest duży i silny. Mógł dosięgnąć najwyższej poprzeczki. Mógł też jeździć na rowerze Andrzejka. Kajtusiu, obudź się! Kiedy Kajtuś się obudził, był szczęśliwy. Czuł, że jest dużo większy. Co robisz? Chcę zobaczyć. Ale co? Tato, tato, czy już urosłem? Jak sądzę, jesteś mniej więcej tego samego wzrostu, co wczoraj. Kajtuś był zawiedziony. Poczuł, że nigdy nie będzie taki duży jak Andrzejek. Nikt nie rośnie w jedną noc. Będziesz rósł przez wiele lat. Co tam robisz? Naprawiam zlew. Sprawdzę, czy już działa. No tak, jednak musimy wezwać hydraulika. Chyba trzeba wymienić to cieknące złącze. Mogę to zobaczyć? Przykro mi, to jest zajęcie dla dorosłego. Kajtuś postanowił, że sam coś zrobi przy zlewie w łazience. Hej, Tobi, pomóż mi naprawić cieknące złącze. Chyba potrzebujemy twojej pomocy, jeśli nie jesteś zbyt zajęty. Dobrze.
widzisz? Teraz musimy odciąć dopływ wody. Ja jestem za duży, żeby tam wejść. Jak hydraulik da znak, zakręcisz zawór, dobrze? Dobrze. Teraz! Teraz! Tu jest ciemno, tato! Jestem przy tobie, nie bój się. Udało się! Dzięki, Kajtusiu. Bardzo przydałby mi się taki mały pomocnik jak ty. Kajtuś był dumny, że pomógł hydraulikowi naprawić zlew. Aha, widzę cię, Andrzejku. Znów wygrałeś, Kajtusiu. Twój tata nigdy cię nie znajdzie. Jestem taki mały, że wejdę wszędzie. To był jeden z pierwszych ciepłych dni. Śnieg się topił, kwiaty zaczynały rosnąć i Kajtuś z rodziną cieszył się nadejściem wiosny. Widzisz, kwiatek wyciąga się do góry, żeby złapać kilka promieni słońca. Śnieg się stopił, więc kwiaty mogą rosnąć. Nie zobaczymy śniegu przez długi, długi czas. Kajtusiowi było trochę smutno, że cały śnieg stopniał. Bardzo lubił bawić się na śniegu i już za nim tęsknił. Gabcio! Cześć, Kajtusiu! Patrz, co znalazłem. To ostatnia resztka śniegu. Zaraz rozpuści się w słońcu. Ale ja chciałbym go zatrzymać. No, jeśli chcesz zatrzymać śnieg, musisz włożyć go do zamrażarki. Kajtuś uznał, że to świetny pomysł. Nie ma miejsca. Już wiem! Kajtuś wiedział, gdzie jest dobre miejsce dla śniegu. W wannie! Przynieśmy więcej! Kajtuś i Sara przynieśli z podwórka mnóstwo wiader śniegu, aż wanna wypełniła się nim prawie po brzegi. Co chcesz teraz z tym zrobić? Małwana! Zimno mi w ręce. Mnie też! Weźmy rękawiczki. Już! Bałwan musi mieć nos i oczy. Cześć! Saro, przed chwilą mama wołała cię na obiad. Dobrze. Cześć, Kajtek. Zostawiam cię ze śniegiem. Śnieg? Czy mogę wziąć marchewkę? Tak, śmiało. Obiad będzie już za chwilę. Kajtuś uznał, że jego bałwan wyszedł doskonale. Kajtusiu, umyj ręce. Za chwilę obiad będzie gotowy. Po obiedzie Kajtuś pomagał tacie myć samochód, a mamie robić kolację. Czas mijał szybko, gdy nadeszła pora, by położyć się spać. Hej, gdzie się podział mój bałwanek? Bałwan? W wannie? Chciałem go tu przechować do zimy. Teraz śnieg znika i ustępuje miejsca kwiatom i trawie. Wiosną też można się bawić, jeździć na rowerach i wspinać na drzewa. Lubię jeździć na rowerze. Kajtuś tęsknił za śniegiem, ale po chwili zrozumiał, że wiosną też czeka go wiele różnych atrakcji. Pa, pa, bałwanku! Do zobaczenia za rok! Jesteś szczęściarzem, masz chomika. Tak, można się z nim wspaniale bawić. Kajtuś był uradowany. Leoś wyjeżdżał na weekend i Kajtuś będzie się opiekował jego chomikiem. To jego jedzenie i picie. Codziennie dawaj mu świeże. Cześć, koleżko. Kajtuś trochę się denerwował. Nie znał się na chomikach, a to była wielka odpowiedzialność. Patrz, możesz go trzymać na ramieniu.
Czy on gryzie? Nie, ale musisz być bardzo delikatny. On zna kilka sztuczek. Patrz! Mogę spróbować? Jasne. Nie ruszaj. Łaskocze! Zjadł całą marchewkę. Nie, on tylko schował ją w policzkach. Możesz go głaskać po brzuszku, o tak. Chcesz się bawić? Chłopcy, Kajtuś zaraz idzie z chomikiem do domu. Leosiu, obchodź się z nim delikatnie. To zwierzątko, a nie zabawka. Dobrze. Kajtuś cieszył się, że zabiera chomika do domu i będzie się nim opiekował. Kajtusiu, przekaż tę listę tacie. Gotowe. Musimy pamiętać, że Gabcio nie może się zbliżać do chomika. W tym pokoju będzie bezpieczny. Zobaczmy, co my tu mamy. Leoś powiedział, że musi mieć świeżą wodę i jedzenie. Wszystko jest jak trzeba. Mogę się z nim pobawić? Chomik teraz śpi, Kajtusiu. Pozwól mu trochę odpocząć. Na pewno niedługo się obudzi, zgoda? Zgoda. Kajtuś uważnie przyglądał się chomikowi. Chciał, żeby się obudził i żeby mogli się bawić. Chomiku, obudziłeś się? Wciąż śpisz, chomiku? Kajtuś uważał, że chomik już się wyspał i bardzo chciał się z nim bawić. Chodź tu, mały. Chcesz się bawić? Kajtuś nie był pewien, co chomik wyprawia. Chodził po nim wszędzie, co denerwowało Kajtusia. A! Nie idź tam! Ach, ach, ach. Tato! Tato! Tato, chomik się schował i nie mogę go wyciągnąć. Wyjąłeś chomika z klatki? Tak. Musimy znaleźć chomika, zanim znajdzie go Gabciu. Szybko! Wbiegł tam, za szafkę. Nie widzę go. Zanim go nie znajdziemy, trzeba zamknąć Gabcia w klatce. Szukaj chomika, dobrze? Ja zaraz wrócę. Kajtuś wszędzie szukał chomika. Ale nigdzie nie mógł go znaleźć. Udało się? Nie mogę go znaleźć. On musi gdzieś tu być. Tutaj też go nie ma. Nie martw się, synku. Nie mógł uciec daleko. Znajdziemy go. Kajtusiu! W kuchni widzę coś małego z futerkiem i wąsami. Chomik! Mamo, dlaczego ty stoisz na krześle? Ja? Tak sobie. Gdzie on jest, kochanie? Wszedł pod lodówkę. Chomiku, chodź do nas. Nie spuszczaj go z oka. Przyniosę jego klatkę. Chomiku, chodź! Kajtuś pragnął, żeby chomik wyszedł. Zastanawiał się, w jaki sposób może go zachęcić do wyjścia spod lodówki. Może wyjdzie, jak mu dam marchewkę. Dobry pomysł, Kajtusiu. On lubi marchewkę.
Patrz, mamo! Chomiku, chodź, dostaniesz pyszną marchewkę. Jak sobie radzicie? Chyba zaraz wyjdzie. Wyszedł. Dobrze, włóżmy go z powrotem do klatki. Ja to zrobię. Dobrze się spisałeś. Ale jak chomik wyszedł z klatki? Chciałem się tylko z nim pobawić. Miło bawić się ze zwierzątkiem, ale następnym razem pilnuj, żeby wrócił do swojej klatki, dobrze? No właśnie, kochanie, odpowiadasz za niego, więc musisz pilnować, żeby był bezpieczny. Kajtusiu, może teraz pozwolimy chomikowi odpocząć po tej przygodzie? Dobrze, tato. Słuchaj, Gabciu, już możesz wyjść. Ale zachowuj się cicho, bo chomik odpoczywa. Witam, wchodźcie. Cześć, Kajtek. Cześć, Gabcio. Cześć, Leosiu. Chomik wbiegł pod lodówkę, ale go uratowałem. A jak go wyciągnąłeś? Zrobiłem sztuczkę z marchewką. Kajtusiu, wychodzimy już. Gdzie jesteś? Ua, ua! Bawię się dinozaurem. Cały dzień przesiedzieliście w domu. Chodźmy zaczerpnąć świeżego powietrza. Będę mógł zabrać dinozaura? A może lepiej wziąć wiaderko i łopatkę? Możecie pobawić się w piaskownicy. Dobrze! Ja właśnie robię to tak. Kajtuś ucieszył się, widząc, że Leoś i Klementyna też są w parku. Cześć! Czy mogę wam pomóc budować zamek? Uważaj, Kajtusiu! Zobacz, co robisz! Zepsułeś wiaderko! Nie będziemy się z tobą bawić! Ty wszystko nam psujesz! Kajtuś wcale nie chciał zepsuć Klementynie wiaderka. Było mu naprawdę przykro. Mamusiu! Co się stało, Kajtusiu? Leoś i Klementyna nie chcą się ze mną bawić. Powiedziałeś im, że chciałbyś się z nimi bawić? Kajtuś nie powiedział mamie o tym, że popsuł Klementynie wiaderko. A teraz był jednocześnie i zły, i smutny. Ja nie będę się już więcej z nimi bawić. Już ich nie lubię. Chcę iść do domu. Ale dopiero przyszliśmy, Kajtusiu. Różyczka się obudziła. Może pobaw się jeszcze troszeczkę, dobrze? Leoś! Klementyno! Chodźcie, pozjeżdżajcie ze mną! Leoś i Klementyna tak byli zajęci zabawą, że nawet nie zauważyli Kajtusia. A jemu nie podobało się, że musi zjeżdżać sam. Bardzo by chciał, żeby przyjaciele bawili się z nim. Mamo, czy możesz mnie też pobujać? A nie jesteś trochę za duży na huśtawkę dla maluchów? To pobujaj mnie na tej dużej, mamo. Kajtusiu, w tej chwili nie mogę cię pobujać, bo huśtam różę. No i nic z tego. Kajtuś próbował i próbował, ale zwykle to mama albo koledzy pomagali mu się rozhuśtać. Ale jedną rzecz Kajtuś umiał na pewno robić sam. Wspinać się na drabinki. Czemu nie pobawisz się z Leosiem i Klementyną, Kajtusiu? Oni nie chcą się więcej ze mną bawić, bo ja zepsułem Klementynie wiaderko. Cóż, to może pożycz jej swoje? Proszę, Klementyno, używaj mojego wiaderka. Dzięki, to fajne wiaderko, dużo większe niż moje. Mogę bawić się z wami? Pewnie, usiądź sobie tam, będziesz mi pomagał. Kajtuś wiedział już, że Leoś i Klementyna są znowu jego najlepszymi przyjaciółmi na całym świecie. Jedną z ulubionych rzeczy Kajtusia była zabawa w kosmitów z jego najlepszym przyjacielem Leosiem. Wracaj tu, kosmito! O!
O nie, zniknął. Kajtuś pomyślał, że Gabcio może mu pomóc odnaleźć kosmitę. Leoś w ogóle nic nie słyszał, więc wstał, żeby się rozejrzeć. O nie, to ty! Bibop, klak, klak! Tak, wygrałem! Kajtuś tak się cieszył z wygranej, że nie zauważył, że Leosiowi coś się stało. Ja chcę do mamy! Co ci się stało, Leosiu? Moja noga! Kajtuś zupełnie nie wiedział, co robić. Był przestraszony. Mamo! Tato! Pomocy! Leoś sobie coś zrobił! Powiedz, co cię boli? To stopa! Auć! Stopa bolała tak bardzo, że Leoś nie mógł na niej stanąć. Odwieź Leosia do domu. Jego rodzice pewnie będą chcieli jechać do szpitala. Dobry pomysł. Do szpitala? Kajtuś bał się, że jego przyjaciel będzie musiał zostać w szpitalu. Spokojnie, Leosiu. Wszystko będzie w porządku. Ja chcę do mamy! Czy z Leosiem wszystko dobrze, mamo? Niedługo się dowiemy, Kajtusiu. Ale najpierw trzeba mu w szpitalu zbadać nogę. Kajtuś jeszcze nigdy nie był w szpitalu i był bardzo ciekawy, co tam może się wydarzyć. Co mu będą robili w szpitalu? Wiesz, pan doktor obejrzy stopę Leosia i zobaczy, co z nią jest. Może też zrobić prześwietlenie, żeby sprawdzić, jak wyglądają kości. Muszę zadzwonić do rodziców, Leosia. Mógłbyś przypilnować trochę Róże? Dobrze. Mamo? Tak, Kajtusiu? Czy Leoś wyzdrowieje? Na pewno wyzdrowieje. Tylko przez jakiś czas nie będzie mógł z tobą biegać. Kajtuś miał nadzieję, że Leoś szybko wyzdrowieje i znowu będą mogli bawić się w kosmitów. Może to tatuś dzwoni i powie coś o Leosiu. Halo? O, w porządku. To na razie. Pa! To był tata? Tak, to on. Powiedział, że Leoś wrócił już ze szpitala i że czuje się dobrze. To myślisz, że będziemy mogli się już bawić? Nie tak szybko, Kajtusiu. Leoś ma złamany palec. Przez jakiś czas nie będzie mógł chodzić. Naprawdę? O co chodzi, synku? Kajtuś był zawiedziony, że przez jakiś czas nie będzie mógł się bawić z Leosiem. Chciałbym, żeby Leoś do mnie przyszedł. Chciałbym, żeby opowiedział o szpitalu, pobawił się w kosmitów. Cóż, Leoś nie może przyjść do nas, ale ty mógłbyś pójść do niego. Mógłbym? Pewnie, bo nawet spytał taty, czy mógłbyś go później odwiedzić. To na pewno poprawiłoby mu humor. Kajtuś nie mógł się doczekać na wizytę u Leosia. Miał już pomysł, jak go rozweselić. Narysuję dla niego najlepszy obrazek na świecie. Kajtuś bardzo chciał narysować coś dla Leosia, ale co? Kosmitę! Leoś kocha kosmitów. I jest. Mogę zobaczyć? To jest piękne, Kajtusiu. Może mógłbyś mi pomóc ozdobić ciasteczka, które upiekłam dla Leosia? Dobrze. Thank you.
jest dla Leosia. Leoś nie może się doczekać. Ja też. Coś dla niego mam. Możemy iść? Pewnie, że tak. Cześć, Leosiu. Kajtuś! Kajtuś ucieszył się, widząc, że Leoś czuje się dobrze. Kosmita! Dzięki. Proszę. Jej! Jeszcze cię boli? Z początku tak, a teraz już nie, chyba że na niej stanę. Wtedy zapomniałem zawiązać sznurówki i przez to się przewróciłem. I pojechałeś do szpitala. Tak, a pan doktor zrobił śmieszne zdjęcie moich palców. Chciałbyś się pobawić w kosmitów? Jak? Podchodzę do lądowania! Teren jest czysty! Kajtuś i Leoś znowu robią to, co lubią najbardziej. Bawią się razem. Kajtuś zaprosił nowych sąsiadów, Janka i Franka, na hot dogi. Z początku bliźniacy zajmowali się wyłącznie sobą. Mamo! Co się stało, Kajtusiu? Wylałeś trochę musztardy? Nie, to... Kajtuś nie wiedział, czy to Janek, czy Franek opryskał go musztardą. Sądzę, że Janek wie, co się stało i na pewno pomoże to posprzątać. Prawda, Janku? Dziękuję, już wystarczy, Janku. Czy możemy wziąć latarkę do zabawy? Wchowanego! To dobry pomysł, Janku. Możecie pobawić się w ogródku, ale nie za długo, bo wkrótce się ściemni. Kajtuś zdecydował, że to on będzie szukał, ponieważ to on miał latarkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kajtuś cieszył się na zabawę z nowymi kolegami, ale kiedy zobaczył, że w ogrodzie otaczają go dziwne kształty, poczuł leciutki strach. Ale przypomniał sobie, że ma latarkę. Znajdę was, zobaczycie, że was znajdę. Hej, chłopcy. Schowaliście się w miejscu, w którym Kajtuś nigdy nie będzie was szukał. Kiedy mama bliźniaków tłumaczyła im, że muszą wyjść do ogródka, jeśli gra ma być uczciwa, Kajtuś usłyszał coś, co dochodziło zza krzaka. Ha? Teraz Kajtuś zaczął się naprawdę bać. Dziwne kształty sprawiały, że jego znajomy ogródek wyglądał jak zupełnie nieznajome miejsce. A ja już nie chcę się więcej bawić. Przepraszam, Kajtusiu, wystraszyłam cię. Mamo, czy on jest bojącym dudkiem? Pewnie, że nie, a naprawdę był bardzo dzielny, będąc sam w ogrodzie. Oj, to musiało być straszne. Kiedy w końcu mama włączyła światło w ogrodzie, wszystkie przerażające kształty zniknęły. Teraz wszyscy mogli się jeszcze trochę pobawić. Tym razem to mama miała szukać. Nikt mnie tutaj nie znajdzie. Mogę się z tobą schować? Dobrze. Ty jesteś Franek? Nie, ja jestem. Wchodź, szybko! Cii, bo nas znajdzie! Jestem strasznym potworem! Kapciu, chowamy się! Kajtuś nie chciał, żeby mama ich szybko znalazła, bo dzięki tej zabawie zaczął się zaprzyjaźniać z bliźniakami. Nie, Gabciu, lepiej odejdź. Popa,
popatrz, Różyczko, to jesteś ty. Gigia! O, popatrz, a tutaj Gabcio, gdy był malutkim kotkiem. Chodź zobacz, Kajtusiu. Kajtuś uwielbiał oglądać z mamą zdjęcia. Pamiętał, kiedy Gabcio był jeszcze całkiem malutkim kotkiem i tata po raz pierwszy przyniósł go do domu. Co to jest, tatusiu? Podejdź i zobacz. To niespodzianka. To jest kotek, mały kotek! Zabrałem go ze schroniska. Mówili, że na imię ma Gabcio. Ja myślę, że pasuje do niego idealnie, a ty? Dlaczego on uciekł? To nic, Kajtusiu. Pewnie go trochę wystraszyłeś. Jest malutki i potrzebuje czasu, żeby nas poznać. Pozwólmy mu poznać nasz dom, a my teraz zjedzmy obiad. Dobrze, mamo. Czy Gabcio boi się mnie? Nie wydaje mi się, Kajtusiu. Będziecie mieli mnóstwo czasu, żeby się do siebie przyzwyczaić. To chyba będzie dla niego dobre łóżeczko. Będzie mógł spać tutaj, w kuchni. Dlaczego? Jeśli Gabcio ma zostać członkiem naszej rodziny, musi mieć swoje łóżko. Przyniosę jakiś stary kocyk z piwnicy. Och, myślę, że trzeba ci zmienić pieluszkę. My za chwilę wracamy, Kajtusiu, a ty skończ obiad, dobrze? Dobrze! Gabcio! Kajtuś pamiętał, że ma poruszać się powoli, żeby Gabcio się nie przestraszył. Ucieszył się, bo Gabcio nie bał się i nie uciekł. Chciał go wziąć na ręce i głaskać, żeby pokazać, że jest jego przyjacielem. Gabciu, wracaj tu! Jesteś głodny? Hej! Gabciu, zrobiłeś tu straszny bałagan. Zobacz, tato, co Gabcio zrobił. Nie możemy pozwolić wchodzić kotu na stół. Kupimy mu miseczkę i postawimy na podłodze, dobrze? Lepiej zabierz ich na górę, niech się dobrze umyją. Możemy wykąpać Gabcia? Wiesz, koty zwykle nie lubią kąpieli. Ale Gabcio jej teraz potrzebuje. Chciałbym ci pomóc. Tylko zdejmiemy mu obroże przeciw pchłom. Nie można jej zmoczyć. Ty, Kajtusiu, potrzymaj teraz Gabcia, a ja napełnię wannę. Kajtuś obawiał się trochę trzymania Gabcia. Na pewno będzie się znowu wiercił u niego na rękach. Teraz otulimy go tym ręcznikiem. Będzie ci go łatwiej trzymać. Widzisz? To tak jak trzymanie dzidziusia. Trzymaj pewnie, ale nie ściskaj mocno. Kajtuś bardzo kochał swojego małego kotka. No dobrze, chodź tutaj, Gabciu. Będziemy cię kąpać. O, tato! Kotek nam uciekł. I kotek kolejny raz mu uciekł. Kajtuś nie mógł zrozumieć, dlaczego Gabcio wciąż od niego ucieka. Tutaj go nie ma, tato. I tu też nie. Tam jest! Podejdźmy do niego bardzo wolno, dobrze, synku? Żeby go nie przestraszyć. Dobrze, tato. Widzisz go tam? Nie. I w łóżeczku też go nie ma. Chodź, Kajtusiu, mam pewien pomysł. Do czego ci będą potrzebne moje buty, tato? Nie buty, tylko sznurówki. Teraz pomachaj nimi blisko podłogi. Na pewno zwróci na to uwagę. Kajtuś nie rozumiał, po co miał to robić. Aż nagle... Nie ma kota, który by się oparł sznurówce. Jest cały czysty. Teraz już jest. Co to za dźwięk, tato? Mruczenie.
Znaczy, że jest szczęśliwy. Kajtuś ucieszył się, że głaskanie mu szczęśliwił Gabcia. Bardzo lubił, kiedy Gabcio mruczy. Teraz zostało już tylko założyć kotu obroże. Bardzo często kichasz, odkąd Gabcio się pojawił. Mam nadzieję, że to nie uczulenie. Co to jest uczulenie? Kiedy ktoś jest uczulony na koty, nie może z nimi przebywać, bo wtedy często kicha i ma załzawione oczy. To bardzo zaniepokoiło Kajtusia. Nie chciał być uczulony na Gabcia. Chodź, Kajtusiu, zobaczymy, co mama o tym sądzi. Gdyby Kajtuś był uczulony na koty, to rodzice musieliby Gabcia oddać z powrotem do schroniska dla zwierząt. Nie masz wysypki i oczy też ci nie łzawią. Nic ci nie swędzi? Nie, mamusiu. Potrzymaj go przez chwilę, Kajtusiu. Nie chcę, żeby Gabcia od nas odszedł. Mam pewien pomysł. Spróbujmy bez tej obroży przeciw pchłom. Kajtuś miał nadzieję, że teraz już nie kichnie. Nie chciał być uczulony na nowego kotka. To chyba dobry znak. Daj mi go chwilę potrzymać, Kajtusiu, a ty potrzymaj to. No proszę. Ponieważ to obruszka przeciw pchłom, a nie kotek, sprawiała, że Kajtuś kichał, Gabcio mógł zostać w domu Kajtusia. Gabcio tak szybko u nas urósł. I w ten właśnie sposób Gabcio stał się nowym członkiem rodziny. Mama, tata i dziadek pojechali na zakupy, więc Kajtuś i Róża spędzali przyjemnie popołudnie z babcią. Babciu, chodź pokoloruj ze mną. Za chwilę, Kajtusiu. Przyjdę, jak tylko skończę prasować. A po co prasujesz? Żeby koszula nie była taka pognieciona. Dałam ją tydzień temu dziadkowi na urodziny. A ja nie byłam na jego przyjęciu urodzinowym. Dziadek nie wyprawiał przyjęcia, Kajtusiu. Kajtuś nie mógł sobie wyobrazić urodzin bez przyjęcia urodzinowego. Czemu nie? Dziadek był przeziębiony i nie czuł się na siłach, by świętować. Możemy wyprawić mu przyjęcie dzisiaj. Myślę, że to wspaniały pomysł. Będzie bardzo zaskoczony. Będą kapelusiki i gry, i ciasto urodzinowe, i narysuję osiołka. To będziemy potrzebować kilku rzeczy. Chcę, by było bardzo kolorowo. Myślę, że mam tu gdzieś więcej kredek. Nic nie widzę. Chyba muszę to poprawić. Babciu, chciałbym gdzieś powiesić osiołka. Wiedziałam, że znajdziesz idealne miejsce, Kajtusiu. Kajtuś pomyślał, że dekoracje wyglądają ładnie, ale ciągle czegoś brakowało. Nie ma balonów, babciu. Chyba zostało ich kilka po twoim przyjęciu urodzinowym. Kajtusiu, chyba musisz być troszkę starszy, by dmuchać balony. Kajtuś był rozczarowany, że nie potrafi jeszcze nadmuchiwać balonów. Ale zaraz przypomniał sobie o czymś, co potrafił zrobić. Zobacz, babciu, co ja umiem. Jejku, to bardzo dobra sztuczka. Możesz przyczepić ich więcej? Nic się nie stało. Musisz tylko pamiętać, żeby pocierać troszkę lżej, tak jak wcześniej. Już! Czy tyle świeczek wystarczy na dziadka urodziny? Ha, o, myślę, że mamy stanowczo za mało świeczek. A może po prostu postawimy na torcie tyle świeczek, ilu gości będzie na przyjęciu? Kajtuś nie mógł się doczekać powrotu dziadka do domu, ponieważ razem z Różą chcieli wykrzyknąć niespodzianka, tak jak im pokazała babcia. Niespodzianka! Wszystkiego najlepszego, dziadku! O, jakie to wspaniałe! Dziękuję wam bardzo.
Nic nie wiedzieliśmy o niespodziance. Bo to był pomysł Kajtusia. Pewnej nocy, kiedy już wszyscy poszli spać, Kajtusiowi przyśnił się zły sen. Mamo! Tato! Co się stało, synku? Ja miałem zły sen. No już, już. Co ci się śniło? Jakiś straszny potwór mnie gonił. Złe sny mogą być czasami naprawdę straszne. Ale już dobrze, już go nie ma, prawda? Lepiej się czujesz? Tak, tatusiu. To dobrze. Wsuń się z powrotem pod kołdrę. Dobranoc, Kajtusiu. Dobranoc, tato. Kajtuś zobaczył na ścianie kształt, który wyglądał jak potwór. Pomyślał, że jeśli schowa się pod kocykiem, potwór go nie zauważy. Mój dinozaur! Kajtuś bał się być sam w pokoju, więc postanowił dołączyć do mamy i taty w ich łóżku. O co chodzi, synku? Co się stało? Nie chcę spać w moim pokoju. Chcę tu zostać. Tak, wiem. Ale powinieneś spać u siebie, jak duży chłopiec. A ja nie chcę tam spać. Wszyscy musimy odpocząć, Kajtusiu. Jeśli się nie wyśpisz, jutro będziesz zmęczony, kochanie. Mamo! Poproszę o szklankę wody. Dobrze, zaraz ci przyniosę. Kajtuś chciał, żeby jego mama została i przeczytała mu historyjkę, więc podszedł do półki wybrać książkę. Proszę, twoja woda. Możesz przeczytać mi jedną historyjkę, mamo? Wybacz, kochanie. Jest już za późno na historyjki. Tylko jedną, proszę. Jest bardzo późno. Pora iść spać. Ale ja nie jestem śpiący. Owszem, jesteś. I ja również. Widzisz? Wszystkie twoje zwierzątka też chcą spać. Kapcio! Mamo! Co się dzieje, synku? Gabcio wylał moją wodę! Nic się nie stało. Widzisz? Już po problemie. Kajtuś naprawdę próbował zasnąć, ale po prostu nie mógł. Niezależnie na którym boku leżał, i tak było mu niewygodnie. Zaczął się niecierpliwić. Kajtuś był pewien, że poczuje się lepiej śpiąc w łóżku mamy i taty. Kajtusiu, co ty tu robisz? Chcę spać tutaj. Nie lubię swojego łóżka. Ale to łóżko nie pomieści naszej trójki, a twoje jest dla ciebie idealne. A co z misiem i gabciem? Śpią sami w twoim pokoju? Będą się czuli bez ciebie samotni. Oni też mogą spać tu. Nie, nie mogą. No proszę, synku, idź do łóżka. Zaraz, muszę pójść do toalety. Gabciu i Misio bardzo się cieszą, że wróciłeś. Teraz wszyscy możecie iść spać. Ale ja nie chcę jeszcze iść spać, tato. Pograjmy w coś. Wyjrzyj przez okno. Co widzisz? Jest ciemno. Nic nie widzę.
No właśnie. Wszystkie światła są wyłączone, ponieważ wszyscy mocno śpią we własnych łóżkach. Nawet słońce poszło spać. Wiesz, kiedy byłem małym chłopcem, też czasami miewałem złe sny. Naprawdę? Tak. I miałem na to sposób, którego nauczyła mnie babcia. Tobie też może pomóc. Kiedy leżałem w łóżku z zamkniętymi oczami, tuż przed zaśnięciem, myślałem o dobrych rzeczach. O samych ulubionych rzeczach. O jakich? Jak tęcza i wskakiwanie do wielkich stert liści. Właśnie takich. A ty co najbardziej lubisz? Ciastka czekoladowe i ciężarówki. To brzmi wspaniale. Dobranoc, synu. I pamiętaj, myśl o przyjemnych rzeczach, dobrze? Kajtuś zaczął myśleć o swoich ulubionych rzeczach. Szczególnie o wozie strażackim. Myślał o tym wszystkim tak intensywnie, że nie mógł zasnąć. Postanowił wstać i pobawić się. Brum, brum, brum. Pip, pip. O nie! Kajtuś zaniepokoił się, że rodzice się obudzą, więc próbował uciszyć dźwięk. Co to za hałas? Kajtusiu, dlaczego się bawisz? Jest środek nocy. Kajtuś był teraz bardzo, bardzo zmęczony, ale nadal nie chciał spać w swoim łóżku. Kochanie, potrzebujesz trochę snu. No, połóż się i zamknij oczy, a zaśniesz raz, dwa. A jeśli znowu przyśni mi się coś złego? Pokaż mi swoją poduszkę. A po co? Proszę. Odwróciłam twoją poduszkę na stronę dobrych snów, więc teraz na pewno wszystko będzie dobrze. Gabcio śpi i Misio śpi i dinozaur śpi i Kajtuś śpi. Dobranoc, synku. Słodkich snów. Oh, oh, oh. Tata wrócił! Kajtuś nie miał pojęcia, co tata przyniósł do domu w tym wielkim pudełku. Zastanawiał się, czy w środku jest coś specjalnego dla niego. Co tam jest, tato? To niespodzianka. Hej, dostanę powitalnego buziaka? Czy to zabawka? Nie zupełnie. Może to jajo dinozaura? Nie, to nie to, tato. Tata tylko żartuje. Zanieśmy je do pokoju zabaw i otwórzmy. Kajtuś był bardzo ciekawy, co znajdowało się w pudełku. Co to jest? To jest komputer. Komputer? Kajtuś był zawiedziony. Miał nadzieję, że tata przyniósł niespodziankę tylko dla niego. Pokażę ci, jak działa, jak tylko go podłączę. Kupiłem dla ciebie program do rysowania. Gabcia! To kot w pudełku. Zobacz, Kajtusiu, w tym pudełku rzeczywiście jest dinozaur. Widzisz? Możesz rysować w komputerze, a potem wydrukować swój rysunek. Będę potrzebował kredek? Nie. Zobacz, rysujesz poruszając tym. To się nazywa myszka. Myszka! Patrz, Gabciu. Kajtusiowi podobało się rysowanie w komputerze. Na początku jednak używanie myszki do rysowania było trudne. Gabcio łapie myszkę. Pip, pip. Wydrukuję obrazek dla ciebie i będziesz mógł go pokolorować. Później znowu porysujemy w komputerze. Kajtuś był zawiedziony. Chciał nadal rysować w komputerze, ale wiedział też, że używanie kredek było dużo łatwiejsze. Nie, Gabciu, uciekaj stąd. Kochanie, gdzie są pieluszki Róży? Kajtuś chciał wydrukować kolejnego dinozaura, by go znowu pokolorować. Widział, jak mama naciskała przycisk, więc pomyślał, że może spróbować. O nie! Synku, co się stało? Chciałem mieć kolejny rysunek dinozaura i zepsułem komputer, mamusiu. Nie zepsułeś komputera, skarbie, zobacz. Ale zawsze musisz zaczekać na mamę lub tatę, zanim zaczniesz używać komputera, dobrze? Kajtusiowi ulżyło, że nie zepsuł komputera i szybko odkrył, że zabawa pudełkiem od komputera była tak samo fajna, jak rysowanie w komputerze. Uważaj, Różo! Zaraz się zderzymy z kocią górą! O!
To nie było zbyt przyjemne lądowanie. Chodźcie, kolacja gotowa. Dobranoc, mamusiu. Mogę z tobą jutro porysować w komputerze? Oczywiście, kochanie. Gabcio boi się myszki, mamusiu. To dlatego, że jest bojdutkiem. Jestem wielkim dinozaurem. Ja też jestem wielkim dinozaurem. Kajtuś i Leon bawili się w ogródku. Udawali, że są dinozaurami. Jestem wielki jak góra. Ja też. Leosiu, spójrz, dżungla dinozaurów. Kajtusiu, trzymaj się z dala od moich kwiatów. Kajtuś wiedział, że miał nie deptać kwiatów. Ale czasami, bawiąc się z Leonem, trochę się zapominał. Znajdźmy dinozaurową górę do wspinaczki. Możemy zebrać kamienie. Tak, a potem wspiąć się po nich. To są skały. Dinozaury potrzebują sterty kamieni. Możemy je poustawiać w piaskownicy. Kajtuś i Leon byli rozczarowani. Chcieli wspiąć się po większej stercie kamieni. Potrzebujemy większych skał. To jest naprawdę duża skała. Leosiu, pomóż mi. Chłopcy, jesteście za blisko moich pomidorów. Możecie je zniszczyć. Tato, pomóż. Potrzebujemy tego na dinozaurową górę. Dinozaurową górę, tak? To jest całkiem duża skała. Zaklinowała się. Skoro wystaje i ktoś może się o nią potknąć, powinniśmy ją przesunąć. Dobrze, Leosiu? Ty złap tam, a Kajtuś popchnie ją tutaj. A ja pociągnę. Gotowi? Wyjęliśmy ją! Udało się! Hej! Wygląda na to, że wyciągnęliśmy coś wyjątkowego. Specjalną skałę? Tak. Spójrz, to rybia skamielina. Co to skamielina? Otóż dawno, dawno temu ryba utknęła w mule. I po długim czasie ten muł zmienił się w skałę. Ale jak ta ryba utknęła w mule? Może trochę muł ją przygniotło? I to była prawdziwa ryba? Dobra robota. Rzadko można znaleźć coś takiego. Czy mogę ją zabrać do domu? Nie, to moja skała. Ale ja ją znalazłem. Nie, ja ją znalazłem. Kajtuś i Leoś kłócili się, ponieważ obaj chcieli mieć specjalną skałę. Ale była tylko jedna możliwość, by tak się stało. Będziecie musieli bawić się nią na zmianę, dobrze? Dobrze. Weźmy ją do piaskownicy. Mamy teraz mnóstwo kamieni. Wespnę się na górę dinozaurów. Ja wspinam się pierwszy. Co to było? To wielki dinozaur chce się wspiąć na naszą górę. Deszcz pada. Pobawmy się w deszczu. Dinozaury na pewno lubią deszcz. Lepiej wnieśmy kamienie do środka. Proszę, teraz możemy bawić się w dinozaury. Ale nie mamy wyjątkowej skały. Jest za duża, żeby ją przenieść. Chłopcy, czemu wnieśliście kamienie do środka? Nabałaganiliście. Kajtuś i Leon zorientowali się, że zrobili coś nie tak. Ale oni chcieli tylko kontynuować zabawę w dinozaury. Pada deszcz i nie możemy bawić się na dworze. Ale nie możecie wnosić kamieni do domu. Czy chłopcy powiedzieli o wyjątkowej skale, którą znaleźli? Nie, ale wygląda na to, że znaleźli ich sporo i wszystkie przynieśli nam do domu. Znaleźliśmy skamielinę.
ale jest za duża, żeby ją wnieść. Mam pomysł. Może zostawimy kamienie na zewnątrz, żeby umył je deszcz. A ja zabiorę ciebie i Leosia do biblioteki i poszukamy książek o skamielinach. Kajtuś i Leoś byli podekscytowani wycieczką do biblioteki. Nigdy wcześniej nie byli razem w bibliotece. Zamierzam znaleźć książkę o skamielinach. Ja zamierzam znaleźć książkę o dinozaurach. Może znajdziecie książkę o skamielinach dinozaurów? Skamielinach dinozaurów? Ja znajdę ją pierwszy! Kajtuś i Leoś szukali, szukali, ale nie mogli znaleźć tej książki, o którą im chodziło. Szukacie jakiegoś konkretnego rodzaju książki? O dinozaurach. Skamielinach. Mamy mnóstwo książek o dinozaurach. Pokażę wam, gdzie są. Kajtusiowi i Leosiowi bardzo podobało się oglądanie książek o dinozaurach. Ten dinozaur jest taki wielki jak drzewo. A ten wygląda strasznie. Leosiu, patrz! Jej, skamielina dinozaura! Nieźle wygląda, co? To model skamieliny dinozaura. Znaleźliśmy dzisiaj skamielinę. To ryba, która ugrzęzła w mule. Naprawdę? Chcielibyście ją tu przynieść, chłopcy? Moglibyście ją położyć na wystawie obok modelu skamieliny dinozaura. Tak! Świetny pomysł. Możemy przynieść ją jutro? Tak! Kajtuś i Leoś byli bardzo zadowoleni, że ich rybia skamielina znajdzie się w bibliotece i mnóstwo dzieci będzie mogło ją zobaczyć. Wszyscy zobaczą naszą wyjątkową skałę. Ale musi być czysta i błyszcząca. Już! Może znajdziemy kolejną skamielinę? Skamielinę dinozaura! Wow, wow, wow.